Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków, rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc, jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się jakimś konkretnym rynkom, akcjom, kryptowalutom, to dajcie oczywiście znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Juźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, właściwie naszych partnerów, czyli Wymień Bitcoina.pl, a więc sieci, kantorów obsługującej wymianę wszystkich wiodących kryptowalut Posiadającej aż 9 punktów stacjonarnych na terenie całego kraju, co gwarantuje bezpieczeństwo i szybkość realizacji każdej transakcji, oraz oczywiście XTB, gdzie możecie zdywersyfikować swoje portfele o akcje, o kryptowaluty. A jeżeli wasz miesięczny obrót nie przekroczy 100 tysięcy euro, to zrobicie to bez płacenia jakiejkolwiek prowizji. My tymczasem, bez zbędnego gadania, przejdźmy sobie do konkretów, no i patrząc na Bitcoina, zauważymy, że ten podróż, Podjął próbę wczoraj spadku poniżej 58 300 dolarów, co może w najbliższym czasie napędzać dalsze spadki. Spadki w kierunku 53 000 dolarów albo 52 000 dolarów, gdzie przebiega linia tendencji spadkowej wyznaczająca dolne ograniczenie tego obserwowanego już od połowy marca. Kanału spadkowego, więc te perspektywy krótkoterminowe nie wyglądają najbardziej optymistycznie. Jeżeli chodzi natomiast o przebieg tego najbliższego tygodnia, dzisiejsza sesja, czyli poniedziałkowa sesja, zapowiada się, powiedzmy, relatywnie spokojnie a to za sprawą tego, że nie handlują Stany i nie handluje Kanada, bo tam właśnie jest święto pracy. Jutrzejsza sesja też zapowiada się względnie spokojniej, natomiast na rynkach finansowych od środy dziać będzie się znacznie, znacznie więcej. I tu muszę wprowadzić małe sprostowanie względem informacji, które przedstawiałem Wam w minionym tygodniu. A mianowicie mówiłem Wam wtedy, że w środę o godzinie 14.30 Czasu Polskiego poznamy raport Instytutu ADP, raport, który jest swego rodzaju prognostykiem przed piątkowym raportem Non-Farm Payrolls BLS-u, natomiast ten raport ADP nie zostanie jednak opublikowany w środę, tak jak ma to miejsce zwykle, a ma zostać opublikowany dopiero w czwartek. W środę natomiast poznamy dwie decyzje monetarne Rady Polityki Pieniężnej, naszej rodzimej, tu pewnie zaskoczenia żadnego nie będzie, czyli stopy zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie i rynki przejdą obok tego niewzruszone i drugą decyzję monetarną opublikuje Bank Kanady, który trzeci raz z rzędu ma w ocenie ekonomicznym ekonomistów obniżyć stopy procentowe. Czy będzie miał takie jakieś przełożenie na rynek kryptowalut? Stawiam, że żadne. Natomiast jeśli chodzi o czwartek i piątek, tu już dziać się będzie znacznie, znacznie więcej, bo w trakcie sesji czwartkowej poznamy... Rap dotyczący zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, no i ekonomiści mają te prognozy nieco lepsze, lepsze niż poprzednia publikacja, przypomnijmy, że ostatni odczyt to było 122 tysiące, a ekonomiści oczekują odczytu na poziomie 136 tysięcy, więc nieco wyższego. Trzeba oczywiście tutaj zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz, że te prognozy raczej rzadko kiedy się pokrywają z finalnym odczytem, czy finalny odczyt rzadko pokrywa się z tymi prognozami, raczej jest tutaj między tymi wartościami całkiem wyraźna Różnica, podobnie jak różnica jest także między odczytem zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, publikowanym przez BLS, czyli Biuro Statystyki i Pracy, w raporcie Payrolls, tym, który poznajemy zwykle w pierwszy piątek miesiąca pierwszy piątek miesiąca, więc najbliższy piątek no i też o godzinie 14.30 taki raport poznamy. Jeśli chodzi o oczekiwania po jednym takim powiedzmy w miarę rekordowo niskim poziomie, bo najniższym odczycie od 21 roku, 114 tysięcy nowych miejsc pracy z lipca, ekonomiści szacują, że w sierpniu tych miejsc pracy w amerykańskim sektorze pozarolniczym przybyło 164 tysiąca, więc znacznie lepiej. Czy jest to odczyt fenomenalny? Nie, odczyty poniżej 200 tysięcy nie są wcale fenomenalne, dalej jest to odczyt w miarę słaby, ale wyraźnie lepszy niż byłby wyraźnie lepszy niż ten ubiegłomiesięczny. Trzeba tylko pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. To są tylko oczekiwania. I teraz, jak zerkniemy sobie na raport z poprzedniego miesiąca, który był finalnie na poziomie 114 tysięcy, to oczekiwania przed tą publikacją zakładały wynik na poziomie 176 tysięcy, więc gigantyczna, gigantyczna różnica. Nie przywiązywałbym się więc do tego dzisiaj, że taki będzie finalny odczyt, i tak naprawdę. To, czy duża zmienność będzie na rynku, czy mała zmienność będzie na rynku po tej publikacji, zależne będzie od rozpiętości pomiędzy finalnym odczytem a oczekiwanym. Bo jeżeli finalny odczyt pokryje się z oczekiwaniami, czyli będziemy mieli zmianę zatrudnienia na poziomie 160-170 tysięcy, no bo w punkt nie będzie idealnie co do tysiąca, ale jeżeli będzie tak blisko, no to rynki mogą jakoś za bardzo nie zareagować. Natomiast jeżeli będzie duża różnica, to ta reakcja też będzie prawdopodobnie zdecydowanie wyraźniejsza. To, na co jednak w tym kontekście warto, to jeszcze będzie zwracać uwagę oprócz samego odczytu zmiany zatrudnienia za sierpień, to ewentualna rewizja odczytu za lipiec, bo odczyt na poziomie 114 tysięcy, tak jak już wspomniałem, był najniższym od 2021 roku. No i tu pojawia się pytanie. Czy przypadkiem nie był to odczyt w jakiś sposób zaniżony. Czy przy okazji tego piątkowego raportu ta wartość sprzed miesiąca nie zostanie wzrostowo zrewidowana. Jeżeli tak, to jak bardzo? Więc e, zwracałbym waszą uwagę na to, aby nie skupiać się tylko na odczycie zmiany zatrudnienia za sierpień. Oczywiście on będzie niezwykle istotny, ale warto też zwracać uwagę na to, czy ewentualnie doczekamy się jakiejś rewizji tego poprzedniego raportu. No i też ekonomiści. Stawiają, że stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych miała spaść z 4,3 do 4,2, natomiast jeśli chodzi o prognozowanie stopy bezrobocia, to szczególnie na przestrzeni ostatniej miesięcy im to nie szło. Tragicznie wypadały te ich oczekiwania, zresztą możemy sobie na nie bardzo ładnie spojrzeć. W maju oczekiwali odczytu na poziomie 3,8, było 3,9, później oczekiwali 3,9, było 4,0, później oczekiwali 4,0, było 4,1, później oczekiwali 4,1, było 4,3, więc no nie, nie szło im za bardzo na przestrzeni ostatnich miesięcy. Czy tym razem doczekamy się spadku? Gdyby. Ubiegłomiesięczny odczyt zmiany zatrudnienia, ten ze 114 tysięcy został zrewidowany w górę i ten najnowszy odczyt też był. Powiedzmy na poziomie tych 160 tysięcy bądź w zbliżonych wartościach, no to rzeczywiście stopa bezrobocia mogłaby, mogłaby, spać, na to, mogłaby spać. Natomiast jeżeli ubiegłomiesięczny ocykl nie zostanie zrewidowany wzrostowo, a ten najnowszy będzie wyraźnie niższy niż 164 tysiące, no to wtedy ciężko będzie o spadek bezrobocia. Niemniej jednak to końcówka tygodnia będzie bardzo, bardzo ciekawa, no bo w zależności od tego, jak te dane z rynku pracy wypadną, tak kształtować się będą ewentualne oczekiwania dotyczące przyszłych działań rezerwy federalnej, która już 18 września ma rozpocząć cykluzowanie polityki monetarnej. No i wycenia się oczywiście, że ta pierwsza obniżka zostanie ogłoszona i to jest właściwie niemalże przesądzone. Natomiast kwestią sporną w dalszym ciągu jest skala tej pierwszej obniżki 100%, bo niektórzy sugerują, że będzie to 25 punktów bazowych, inni, że ta pierwsza obniżka wyniesie aż 50 punktów bazowych, no i to jak duża ona będzie, będzie prawdopodobnie zależne od dwóch zmian. Pierwsza to jest właśnie raport z rynku pracy, który poznamy pod koniec tego tygodnia. Druga, wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy nieco mniej istotna w tym kontekście, czyli publikacja raportu na temat inflacji konsumenckiej, którą poznamy w przyszłym tygodniu. A dlaczego mówię, że mniej istotna? Dlatego, że inflacja w Stanach Zjednoczonych już ustabilizowała się na takich w miarę, w miarę. Niskich pułapach cenowych, zresztą mamy ten ostatni odczyt, mogę Wam go pokazać. W ujęciu miesiąc do miesiąca rzeczywiście pojawiło się jakieś odbicie wzrostowe, natomiast w ujęciu rocznym dalej mamy spadek. Inflacja pełnego wskaźnika CPI już osunęła się poniżej granicy 3% 2,9 tyle wyniosła w poprzednim miesiącu. Inflacja bazowa, czyli ta czerwona linia, która wyłącza nam ze względu na dużą zmienność cen energii, ceny żywności, też jest cały czas w tendencji spadkowej, więc nawet ta ostatnia publikacja, już nie przekładała się na jakąś ponadnormatywną zmienność na rynkach finansowych, bo po prostu ta inflacja już jest relatywnie niska i szanse na to, że ona nagle odbije wzrostowo, też dość wyraźnie nam stopniały. Patrząc więc w perspektywie krótkoterminowej, oczywiście trzeba być przygotowanym na to, że Bitcoin może jeszcze spaść. Natomiast patrząc szerzej, w mojej ocenie jest szansa na to, że on już wkrótce powróci na ścieżkę wzrostów. Pomijam już aspekt analizy technicznej, o tym mówiłem tak naprawdę w ubiegłym tygodniu dość obszernie, że to jest kanał. Niewielkie momenty w zestawieniu z większym momentu wcześniejszego wzrostu sugeruje że jest to raczej flaga, raczej korekta, z której kurs może wybić górą i ten temat bardzo obszernie rozwijałem tak naprawdę w poprzednim tygodniu. Więc nie chciałbym się powtarzać, bo jeżeli to oglądacie, to zaraz ktoś z Was tak naprawdę tutaj uśnie. Natomiast trzeba poczekać, tak naprawdę, na jakiś większy impuls wzrostu. Listowy, który mógłby zasygnalizować, że Bitcoin wraca do dodatniej korelacji z rynkiem akcji, z globalnym rynkiem akcji, no bo ten globalny rynek akcji radzi sobie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Zresztą spójrzcie sami, niemiecki indeks DAX, indeks, który wybija historyczne szyty, jest na ATH, najwyższe pułapy cenowe w historii, przebił wierzchołki z maja. Dow Jones. Ok, tak zróbmy. Dow Jones wybija też swoje historyczne szczyty, jest na ATH. Jeżeli chodzi o SP 500, no tu jeszcze nie mamy nowego ATH, ale już jesteśmy na dobrej drodze, żeby w perspektywie być może dzisiejszej, jutrzejszej sesji to nowe ATH zostało wybite. No i najgorzej na tym całym tle wypada nam indeks technologiczny, czyli NASDAQ któremu do wybicia TH jeszcze całkiem sporo brakuje. Natomiast i tu jesteśmy w stanie dostrzec pewne pozytywy, a mianowicie mieliśmy całkiem dynamiczne odbicie wzrostowe i zdecydowanie spokojniejszy spadek, co sugerować może, że jest to forma korekty, po zakończeniu której nas tak na ścieżkę wzrostów powróci. Pytanie więc, co dalej z bitcoinem, który no ewidentnie rozjechał się, jeśli chodzi o korelację z rynkiem akcji. No i tu tak optymistycznie to wcale nie wygląda. Natomiast mam nadzieję, że rzeczywiście te końcówka tego tygodnia i przyszły tydzień przyniosą jakąś wyraźną zmianę na rynku kryptowalut. Bo jeżeli rozpoczęcie cyklu luzowania polityki monetarnej przez Fed nie przyczyni się do wzrostowego odbicia na notowanie bitcoina, to ciężko będzie znaleźć silniejszy katalizator dla jakiegoś większego wzrostu. Więc te najbliższe dwa tygodnie naprawdę mogą być tutaj bardzo, bardzo istotne i mogą ewentualnie. Wskazać nam przyszły kierunek ruchu na kolejne tygodnie, na kolejne miesiące i kwartały. Przejdźmy dalej, zerknijmy sobie oczywiście na notowania Ethereum. Tutaj też powodów do optymizmu zbyt wielu nie mamy. O Ethereum mówiłem wam już w ostatnim czasie. Mieliśmy spadek poniżej wsparcia w wysokości 2540 dolarów. Następnie pojawiła się korekta wzrostowa, która doprowadziła do retestu tego pułapu. No ale on wypadał bardzo blisko mierzenia 38,2% korekty Fibonacci'ego z wcześniejszego spadku, więc w tym punkcie pojawiła się presja podażowa tylko wczoraj. Ethereum spadło o ponad 3%. I tak naprawdę, gdyby ta wyprzedaż była kontynuowana, to w mojej ocenie najbliższe wsparcie mamy w rejonie. 2320 dolarów, mniej więcej 2320-2330. Tu wypada nam linia tendencji wzrostowej, takiej relatywnie płaskiej, no i wypada nam oczywiście horyzontalny poziom wyznaczony na podstawie bo powiedzmy z 7-8 sierpnia, jak najbardziej tak. Natomiast gdyby te spadki były kontynuowane dalej, to kolejne wsparcie na it mamy dopiero w wysokości 2135 dolarów. Okej, okay. nim przejdziemy dalej do projektu, które to wy zaproponowaliście, to oczywiście chciałem Wam przypomnieć, że już za miesiąc, no nieco ponad miesiąc, a dokładnie 5 października, odbędzie się kolejna konferencja kryptoraportu po raz kolejny włodzi. Więcej szczegółów znajdziecie oczywiście na stronie kryptoraport.pl/slash 5 października. Linkujemy Wam oczywiście do tej strony też w opisie pod tym materiałem. Tam znajdziecie oczywiście przycisk do zakupu biletów, znajdziecie też opis, znajdziecie listę prelegentów i a Agendę, więc możecie sobie to wszystko już bardzo ładnie tutaj posprawdzać. 5 października w Łodzi. My tymczasem przechodzimy do projektów, które to wy zaproponowaliście. No, i jako pierwszy na tapet trafia nam LTO Network. Projekt, który na tym tyle dzisiaj nie wygląda zbyt optymistycznie, ale relatywnie niewielka zmiana może sprawić, że będzie wyglądał całkiem, całkiem optymistycznie. Niewielka zmiana dlatego, że w wyniku ostatnich spadków notowania LTO Network osunęły się w rejon technicznego spadku. Wsparcia w wysokości nieco ponad 10 centów, 10,3 centa, czyli 0,1030. Granica, która w przeszłości była testowana już w grudniu ubiegłego roku jako opór, później była w lipcu tego roku testowana jako wsparcie, w sierpniu jako opór, i teraz znów testowana jest jako wsparcie. Jest to bardzo fajny punkt punkt, od którego odbicie mogłoby zwiększyć szanse na powstanie prowzrostowej formacji odwróconej głowy z ramionami, dla której tu mielibyśmy lewe ramię, tu mielibyśmy głowę, tu mielibyśmy potencjalne oczywiście prawe ramię, a opór w wysokości 12,5 centa wyznaczałby linię szyi tego układu, więc wybicie ponad 12,5 centa mogłoby w naturalny sposób potwierdzić powstanie o i mogło zainicjować dalszy wzrost, czy to w stronę 15,7 centa, 20, 20 centów albo nie wiem, 23 czy 28, to więc te perspektywy byłyby tu naprawdę całkiem, całkiem pozytywne. Natomiast konieczne byłoby odbicie od aktualnie testowanego wsparcia. No i tu pojawia się mały problem. Bo notowanie Elton Network utrzymują się w renie tego wsparcia nieprzerwanie od piątku, a właściwie moglibyśmy powiedzieć, że nawet od ubiegłej środy. I w tym okresie nie pojawiła się żadna większa presja popytowa. Nawet jak w środę czy w czwartek kurs rzeczywiście wzrastał, to warto zwrócić uwagę, że pojawiały się świece z całkiem wyraźnymi górnymi knotami. Co pokazuje, że z jednej strony notowania próbowały odbić, ale z drugiej strony ta presja podażowa w dalszym ciągu utrzymywała się na naprawdę wysokim poziomie. Oczywiście te świece nie sygnalizują jeszcze zejścia poniżej tego wsparcia, pokonania tego wsparcia, ale brak reakcji popytowych zwiększa szanse na to, że się pojawić. I gdyby rzeczywiście notowania LTO Network jednak nie odbiły od obecnie testowanego wsparcia, tylko osunęły się poniżej, co może się wydarzyć nawet dzisiaj teoretycznie, no to należałoby się przygotować na możliwość dalszych wyprzedaży gdzieś w stronę, tak naprawdę, 9 centów, 8,5 centa. Tam jest kolejne wsparcie, na które warto by było zwracać uwagę. Więc na ten moment sytuacja szczególnie optymistycznie nie wygląda. Może to się bardzo szybko zmienić. Pytanie tylko, czy pojawi się jakaś presja popytowa, bo na ten moment ja jej tutaj osobiście nie widzę. Kolejny projekt, który zaproponowaliście, to OneChain. Projekt, którego kurs utrzymywał się już od. Maja 22 roku do czerwca tego roku wewnątrz równoległego kanału wzrostowego. To jest interwał tygodniowy to, co tutaj widzicie, no ale bardzo ładnie te linie mogliśmy sobie tutaj pociągnąć. Z kanału oczywiście wybiliśmy dołem. Mówię oczywiście, no bo jakby nie patrzeć, można by uznać, że była tutaj formacja odwróconej flagi, więc wybicie w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem, a więc spadkowe. Późniejsza wyprzedaż doprowadziła do przetestowania wsparcia w wysokości 13,5 centa. Było odbicie retes oczywiście linii tendencji, tej wyznaczającej dolne ograniczenie samego kanału. Odbicie znowu spadek w rejon 13,5 centa, znowu podjazd gdzieś w okolicy tej linii tendencji. No i w poprzednim tygodniu znowu spadek o 21 procent, Więc w najbliższym czasie, być może, znowu Wanchain przetestuje wsparcie w wysokości 13,5 centa. Natomiast, gdyby ta granica została przekroczona, no to już ciężko będzie wyznaczać kolejne wsparcie. Chyba tylko na podstawie dołków z marca 2020, no ale tu już tak naprawdę ciężko będzie jakiś taki konkretniejszy poziom wskazać. A. Wyznaczać strefę między 7 a 10 centów. Całkiem szeroka strefa, no ale tak naprawdę to na te, na te poziomy należałoby tutaj ewentualnie później sobie spoglądać. Więc póki co sytuacja wcale dobrze tutaj nie wygląda. Dobrze nie wygląda też bieżąca sytuacja na notowaniach Solany której kurs odbił się już kilka dni temu od oporu w wysokości 163 dolarów. O tej granicy mówiliśmy już jakiś czas temu. No i w ostatnim czasie doszło też do zejścia poniżej tych dołków z połowy sierpnia, czyli poniżej 138 dolarów, co może napędzać dalszą wyprzedaż. Pierwsze wsparcie na szczęście mamy relatywnie blisko, bo jest to granica 121 dolarów, a my aktualnie mamy wycenę na poziomie nieco ponad 128, więc to jest raptem 7,5 dolara zasięgu do najbliższego wsparcia więc to nie jest jakoś szczególnie dużo, natomiast jeśli się tu nie zatrzymamy, to kolejne wsparcie to jest dopiero okolica 100-102 dolarów, więc tu już ta przestrzeń robi się znacznie, znacznie większa. Kolejną kryptowalutą, którą zaproponowaliście do przeanalizowania jest Maker. W tym przypadku mieliśmy odbicie od pułapu oporu w wysokości 2200, no i w ostatnim czasie doszło też do spadku poniżej granicy 1890. Dolarów, i w najbliższym czasie myślę, że doczekamy się przetestowania wsparcia. Właściwie chyba trzeba by tutaj wyznaczyć pewną strefę pomiędzy 1650 dolarów, a powiedzmy 1570 dolarów, bo myślę, że taki przedział jak najbardziej jest sensowny do przetestowania. Więc myślę, że w krótkim terminie jakieś spadki mogą być kontynuowane. Na szczęście one nie muszą być jakieś bardzo duże, no bo tu do tego wsparcia już naprawdę niewiele nam pozostało. Kolejny projekt. Raven Coin. W tym przypadku od drugiej połowy czerwca bieżącego roku obserwujemy konsolidację. Były spadki, były wzrosty, były spadki, były wzrosty. Teraz mamy spadki. Jeżeli tylko ta tendencja będzie kontynuowana, to w najbliższym czasie myślę, że notowania Raven Coina mogłyby osunąć się w rejon 1,4 centa, czyli umiem na no wykreślenie 0,0144 to jest poziom, który. Był testowany już 5 lipca, później był testowany 5 sierpnia, był testowany też w połowie sierpnia jest bardzo fajne wsparcie. Natomiast gdybyśmy to wsparcie pokonali, no a szanse na to są całkiem spore, bo jakby nie patrzeć, konsolidacje są układami korekcyjnymi, z których rynek może nie zawsze, ale jednak częściej wybija w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. Więc jeżeli tutaj wcześniej mieliśmy spadki, no to wybicie z tej konsolidacji dołem statystycznie jest bardziej prawdopodobne niż wybicie z niej góro. Więc należałoby tutaj zerknąć sobie na interwał. No, ja to robię akurat na dziennym, tylko musimy sobie troszeczkę to wszystko przeskrolować. O, w ten sposób. Jak sobie przeskrolujemy, to zauważycie, że kolejne wsparcie to jest co prawda strefa z lat marzec 2020 i listopad 2020, więc mocno musieliśmy się cofnąć. Natomiast 1,1 centa. Tu mamy aktualny kurs. A tu mamy, tu mamy wsparcie, więc ta przestrzeń jeszcze jest całkiem, całkiem spora. Licząc do aktualnego pułapu cenowego, byłoby to no, 30% tak naprawdę, gdyby rzeczywiście do tych dołków z 2020 roku notowania miały spadać. Kolejny projekt Tron no i tu wypada to zdecydowanie zdecydowanie lepiej, wszystko za sprawą oczywiście tego, że notowania Trona już jakiś czas temu doświadczyły bardzo fajnego wzrostu, o prawie 23% w perspektywie tygodnia oczywiście, natomiast jak sobie zerkniemy, no to ta zwyżka tu była bardzo ładna, którą obserwowaliśmy od 5 sierpnia do finalnie 25 sierpnia w międzyczasie pokonany został opór wysokości nieco ponad 13 centów, pokonany został opór wysokości 14,5 centa oczywiście ostatnie dni przyniosły ze sobą Pewne cofnięcie spadkowe i rzeczywiście jakaś korekta może być tutaj. Kontynuowana. Możemy sobie nawet zmierzyć FIBO od dołka do wierzchołka. No i teraz tak, strefa, na którą w mojej ocenie w przypadku Trona warto będzie zwracać uwagę, to jest granica 14,5 centa do pułapu 14 centów, czyli od 14 do 14,5 centa. Myślę, że taki przedział warto by było sobie tutaj wyznaczać, więc w ten sposób nie traktował tego od razu jako dwóch odrębnych wsparć, raczej chyba jako jedną, nieco szerszą strefę która w naturalny sposób mogłaby stanowić zasięg dla potencjalnej korekty spadkowej przed ewentualnym odbiciem i kolejnym impulsem wzrostowym. EOS, kolejny projekt, który zaproponowaliście do przeanalizowania, ale tu już tak dobrze jak na tronie to nie wygląda, bo EOS ogólnie już od pierwszej połowy marca utrzymuje się w tendencji spadkowej i to takiej wyraźnej, bo usunęliśmy się nie tylko poniżej doków ze stycznia tego roku, usunęliśmy się również poniżej doków z września czy też października. Ubiegłego roku, więc notowania EOSA są aktualnie na no, najniższych poziomach cenowych w historii. No, byliśmy niżej przez chwilę. Na początku sierpnia, natomiast wiele wskazuje na to, że jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, to za chwilę możemy te dołki sierpniowe wyrównać albo nawet przekroczyć. Bo jeżeli zwrócimy sobie uwagę na taki kanał spadkowy, który się tutaj pojawił, no to moglibyśmy wskazywać jako zasięg dla potencjalnego spadku nawet rejon 36, nieco ponad 36 centów, a to byłyby no już najniższe poziomy, które EOS notował, więc powodów do optymizmu ja na ten moment tutaj nie widzę, tak samo jak powodu przynajmniej krótkoterminowo. Nie widzę no, do optymizmu na notowaniach Jasmine Coina. W tym przypadku mieliśmy odbicie od oporu w wysokości 2,5 centa, czyli 0,025. Tam też wypadało mierzenie 50% korekty Fibonacciego z tego wcześniejszego ruchu spadkowego. No i teraz, jeżeli wyprzedaż będzie kontynuowana, to myślę, że w najbliższym czasie doczekamy się przetestowania oporów w wysokości 1,6 centa, czyli 0,0165. Poziom, który był testowany już w drugiej połowie tego jako opór. Później był testowany w marcu dwukrotnie jako wsparcie, i w maju też był, no jeszcze w kwietniu był testowany jako wsparcie, więc też bardzo, bardzo fajna granica. Natomiast kolejne wsparcie wyznacza nam minia tendencji tu już w wysokości 1,5, czyli 0,0150. No i kto wie, czy nie będziemy spadać jeszcze niżej. Więc póki co jakoś szczególnie dobrze to wcale nie wygląda. My tymczasem zerknijmy sobie też. Na notowania akcji. No i zaproponowaliście kilka e, kilka spółek do przeanalizowania. Jako pierwsza na tapet trafia spółka 3M. Pojawiała się ona w komentarzach, w propozycjach waszych pod ubiegłotygodniowymi materiałami. Dwa tygodnie temu się pojawiała, więc rzeczywiście tych wskazań było tutaj kilka. No i jeżeli chodzi o 3 to jest spółka, która radziła sobie dość źle. Zresztą to widać na wykresie, że ona była od dłuższego czasu w tendencji takiej no, dość wyraźnie spadkowej. Wierzchołki były w styczniu. E, 2018 roku i ta tendencja trwała aż do drugiej połowy października ubiegłego roku. Natomiast tutaj, szczególnie druga połowa lipca tego roku, przyniosła bardzo wyraźne ożywienie i odbicie, odbicie oczywiście w skali tygodnia było przepotężne, tak naprawdę. Natomiast to, co jest tutaj istotne w mojej ocenie, to po pierwsze skala tego wzrostu, po drugie to, że ten wzrost doprowadził do pokonania linii tendencji spadkowej wyznaczającej górne ograniczenie trójkąta prostokątnego, trójkąta równoramiennego, który obserwowaliśmy sobie tutaj od lipca do od lipca 23 roku do lipca tego roku. Czyli przez rok właściwie ten trójkąt, ten trójkąt był tutaj wypełniany, wybiliśmy z niego górą i aktualnie notowania spółki 3M znajdują się na granicy kolejnego oporu, To jest pułap 133 dolarów, jeśli ta granica zostały przekroszona, to w mojej ocenie ta zwyżka mogłaby być kontynuowana nawet w stronę 153 dolarów, bo dopiero tam widzę tak naprawdę kolejny taki naprawdę istotny opór, więc te perspektywy dalej są tutaj całkiem całkiem Pozytywne. No i coraz ciekawiej prezentuje się też spółka Kolumbus. Kolumbus to jest taka. Trochę powiedzmy, zapomniana gwiazda pandemicznej Hossy. Ci, którzy w pandemii inwestowali, śledzili rynki, śledzili warszawski parkiet, to zapewne doskonale wiedzą, o czym ja tutaj mówię. Ci, którzy tego nie śledzili, no to ja tylko pokażę, że mieliśmy pandemię. No i Kolumbus tutaj wystrzelił. Te akcje naprawdę rosły w jakimś zawrotnym, zawrotnym tempie i skala, skala była tego wzrostu przepotężna, ja zresztą na kompariku nawet w poprzednim tygodniu chyba popełniłem artykuł taki analityczny na temat Kolumbusa, gdzie też się do tego odnosiłem poniekąd. No i teraz w ostatnim czasie, bo notowania Kolumbusa powiedzmy od kwietnia 22 do właściwie tych ostatnich jeszcze, jeszcze dni no utrzymywały się w tendencji bocznej. Co prawda zakres tego ruchu bocznego był całkiem spory. Natomiast no tu żadnych fajerwerków raczej nie było. Raczej było relatywnie spokojnie i można powiedzieć, że spółka była nawet trochę zapomniana przez inwestorów. Natomiast ostatnie tygodnie przyniosły sobą rzeczywiście bardzo, bardzo wyraźne ożywienie. Widać to na interwale tygodniowym, widać to na interwale przede wszystkim oczywiście dziennym, gdzie tutaj widać tą skalę. Natomiast to co jest istotne i dlaczego interwał tygodniowy w ogóle odpalamy? Odpalamy go dlatego, że właśnie z perspektywy tygodniowej. Dniówki. Widać, iż w wyniku tych ostatnich wzrostów notowania Kolumbusa dotarły w rejon górnego ograniczenia, tej powiedzmy dwuletniej konsolidacji, i jest to niezwykle istotny opór, bo jest to granica, która była testowana jako wsparcie już w marcu 2020 roku była testowana w lutym 2022 roku później tu była testowana jako opór, tu była testowana jako opór, teraz znów jest testowana jako opór. Gdyby natomiast tym razem udało się Kolumbusowi wybić powyżej tego pułapu i utrzymać je tam dłużej niż przez 1-2 dni, no to ten rajd zresztą mógł być kontynuowany zdecydowanie wyżej. Oczywiście. Wy widzicie teraz jeden opór w wysokości 37, 37 zł i 50 groszy. To jest jeden z ciekawszych oporów na towarach Kolumbusa. Niestety nie jest to pierwszy opór, bo pierwszy opór jest bardzo blisko. Pierwszy opór moglibyśmy sobie kreślić w rejonie 15 zł, może symbolicznie powyżej 15 zł, czy 16 zł powiedzmy, niech to będzie nawet. No to jest bardzo, bardzo blisko. Natomiast jak przekroczymy te 15-16 zł, to moglibyśmy sobie wzrastać w stronę 26 zł i dalej 37 zł. Złotych 50 groszy, czyli do najbliższego poru, do kolejnego poru, już mamy bardzo blisko. Ale dalej odległości między oporami poszczególnymi już są znacznie, znacznie większe. No i to już będzie stwarzało pewnie znacznie większy też potencjał wzrostowy. O ile oczywiście uda się wybić powyżej granicy 12 złotych, czyli powyżej granicy aktualnie testowanego oporu. Z mojej strony to było na tyle, jeśli chodzi o to, co miałem przygotowane dla Was na dzisiaj. Jeśli materiał się podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę, dajcie w komentarzu znać, jakie rynki chcielibyście, abym przeanalizował dla Was w przyszłym tygodniu, czy to kryptowaluty, czy to akcje. Ja za dziś serdecznie dziękuję i tylko przypominam, że my słyszymy się czy oczywiście w środę i słyszymy się oczywiście jeszcze w piątek punktualnie o godzinie 10, także trzymajcie się, wszystkiego dobrego dla Was, cześć!